Szczęść Boże, Piotr Brzezina, witam i zapraszam na informację dnia. To kolejny dzień walki z koronawirusem na świecie. Sytuacja w Azji stabilizuje się, jednak tym, co stanowi zagrożenie, są nowe przypadki infekcji przywożone do Chin czy Korei Południowej z Europy, będącej obecnie centrum pandemii. Światowa Organizacja Zdrowia apeluje o większą liczbę wykonywanych testów. To kolejna doba bez nowych lokalnych zakażeń koronawirusem w Chinach. Nowe przypadki infekcji z ostatnich 24 godzin dotyczą 39 osób, które przyjechały do kraju z zagranicy. Optymistyczne informacje płyną także z Korei Południowej, gdzie liczba osób chorych z dnia na dzień systematycznie spada. W ciągu ostatniej doby zanotowaliśmy 87 nowych przypadków infekcji. 286 osób zwolniono z kwarantanny, a 3 osoby zmarły. Nowe przypadki zakażenia koronawirusem dotyczą w dużej mierze osób przybywających do Korei Południowej z zagranicy, głównie z Europy. Stąd decyzja o zwiększeniu liczby wykonywanych testów w kierunku koronawirusa. Od północy 22 marca wprowadzimy testy dla wszystkich osób, które wjeżdżają do Korei Południowej z krajów europejskich. Ludzie zainfekowani będą musieli się izolować na własną rękę lub zostaną wysłani do ośrodka izolacyjnego na 14 dni. Testy na obecność koronawirusa to podstawa w walce z epidemią, wskazuje Światowa Organizacja Zdrowia. Każda podejrzana osoba powinna zostać przetestowana, a jej kontakty z innymi zidentyfikowane. Jeśli te kontakty są chore lub wykazują objawy, również należy je przetestować. Wymaga to zwiększenia skali w tym zakresie, ponieważ wiele krajów nie testuje systematycznie wszystkich podejrzanych przypadków i jest to jeden z powodów, przez który opóźniamy się w walce z tą pandemią. Choroba wywołana koronawirusem dotyka nie tylko osób starszych i schorowanych. Nie ma wątpliwości, że młodsi i zdrowsi ludzie doświadczają ogólnie znacznie mniej ciężkich chorób, ale znaczna liczba zdrowych osób dorosłych może rozwinąć cięższą postać choroby i dlatego musimy być zawsze czujni i zapewnić, że będziemy obserwować wszystkich, nawet te łagodne przypadki. W związku z pandemią koronawirusa na całym świecie zainfekowanych jest już ponad 220 tysięcy osób, ponad 10 tysięcy zmarło. W Europie największe ognisko epidemii znajduje się we Włoszech, gdzie do tej pory odnotowano już ponad 3400 zgonów. Komisja Europejska przyjęła nowe zasady wsparcia państw członkowskich. Chodzi o bezpośrednie wsparcie dla firm, które teraz mogą otrzymać nawet 800 tysięcy euro. W związku z kryzysem wywołanym przez epidemię koronawirusa w Europie, kraje członkowskie mogą przekazać na rzecz firm specjalne środki ratunkowe. Ekonomiczne skutki epidemii COVID-19 są drastyczne. Musimy działać szybko, aby jak najlepiej zarządzać ich wpływem na gospodarkę. Musimy też działać w sposób skoordynowany. Nowe, tymczasowe ramy prawne umożliwiają państwom członkowskim wykorzystanie pełnej elastyczności przewidzianej w przepisach dotyczących pomocy państwa w celu wspierania gospodarki w tych trudnych czasach. Ze względu na ograniczony budżet Unii wprowadzone przepisy tymczasowe zakładają, że główna pomoc będzie pochodzić z budżetów państw członkowskich. Każda firma może otrzymać nawet do 800 tysięcy euro pomocy bezpośredniej. Wsparcie będzie pochodzić m.in. z dotacji i selektywnych ulg podatkowych. Środki mają zapewnić firmom płynność finansową w dobie kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa. Dodatkowo od teraz banki w krajach członkowskich Unii Europejskiej dzięki gwarancjom państwowym będą mogły udzielać pożyczek wszystkim potrzebującym firmom. Pożyczki te będą miały korzystne stopy procentowe. Rozwiązania przyjęte przez Komisję Europejską mają ograniczyć negatywne konsekwencje dla równego działania na rynku Unii. A teraz o sytuacji na polskich granicach. Rząd podjął działania, by skrócić czas oczekiwania podróżujących. Otwarto dodatkowe przejścia graniczne. Z powodu światowej epidemii koronawirusa rząd zamknął 160 przejść granicznych. Na tych, które pozostały czynne, przywrócił kontrolę. W poprzedniej dobie na wszystkich granicach odprawiliśmy w sumie ponad 65 tysięcy osób. Na samej granicy tylko wewnętrznej odprawiliśmy 52 tysiące osób. Na lotnisko Okęcie przyleciało ponad 4,5 tysiące podróżnych, a większość z nich to po prostu Polacy powracający
do ojczyzny. Masowy napływ rodaków do kraju spowodował jednak kilkudziesięciogodzinne korki. Jako przykład wskażę chociażby granice, przejście graniczne w Jędrzychowicach, gdzie w godzinach wieczornych w dniu wczorajszym kolejki sięgały około 30 godzin. Wielu podróżnym zabrakło paliwa, jedzenia czy wody, musiał interweniować rząd. Wojewodowie oraz na naszą prośbę Orlen podjęły działania związane z dystrybucją żywności, kanapek, wody dla naszych obywateli, którzy stali w kolejkach. By ułatwić i przyspieszyć powrót Polaków do kraju, rząd podjął decyzję o otwarciu dodatkowych 8 przejść granicznych. Na kilku granicach, na granicy litewskiej, czeskiej i słowackiej, te granice są już przejezdne w pełni, nie ma tam korków aktualnie i w sposób zdecydowany ograniczyliśmy korki na granicy niemieckiej. Wzmożony ruch na granicach wynika m.in. z codziennej pracy wielu Polaków tuż za naszą granicą, zarówno w Niemczech, Czechach, jak i Słowacji. Część polskich rolników prowadzi gospodarstwa po obu stronach granicy. Oczywiście w żaden sposób nie chcemy komplikować ich sytuacji. Wystarczy, że wystąpią o zgodę do miejscowego oddziału Straży Granicznej. Ustaliłem z panem komendantem głównym, że takie zgody będą mi udzielane, żeby swobodnie mogli prowadzić swoją działalność. Po powrocie do Polski z Czech lub Słowacji rolnicy nie będą musieli przechodzić obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny. Już ponad 8,5 tysiąca osób wróciło do Polski w ramach operacji Lot do domu. Specjalny lot realizują polskie linie lotnicze. W momencie, gdy rząd zadecydował o zamknięciu granic, poza ojczyzną przebywało dziesiątki tysięcy Polaków. Równocześnie większość linii lotniczych odwołała swoje loty. Ludzie są zdesperowani, jest to dramatyczne, gdy żaden inny rodzaj transportu nie jest możliwy, a przecież zostawili w domu rodziny, niektórzy nawet z wycieczek wracając turystycznych muszą wrócić do domu, żeby dalej kontynuować to normalne życie. Podkreśla pilot kapitan Tadeusz Wrona. We współpracy z rządem polskie linie lotnicze realizują bezprecedensową w historii polskiego lotnictwa akcję ratunkową. Do tej pory zrealizowano 56 lotów z różnych części świata. Planowane są kolejne rejsy ratunkowe. Polacy w obrębie Europy, Bliskiego Wschodu nie mogą w żaden inny sposób, jak tylko powietrzem, dostać się do kraju, dostać się do domu, więc lot wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Osoby, które chciałyby wrócić do Polski, muszą się zarejestrować na stronie internetowej www.lotdodomu.pl. Ceny biletów zależne są od miejsca pobytu. W Europie koszt rejsu wynosi od 400 do 800 zł, a rejs dalekodystansowy od 1600 do 2400 zł. Pozostałe koszty pokrywa polski rząd. Każdy, kto przebywa w kwarantannie z powodu epidemii koronawirusa, może liczyć na zasiłek chorobowy. Dodatkowe świadczenie przysługuje także rodzicom dzieci, którym odwołano zajęcia, które potrzebują opieki. Od 12 marca wszystkie szkoły, uniwersytety, przedszkola i żłobki są zamknięte. Zajęcia zostały zawieszone do 25 marca. Niewykluczone jednak, że przerwa zostanie wydłużona do Wielkanocy. Co w takiej sytuacji mają zrobić rodzice dzieci do lat 8? Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych profesor Gertruda Uścińska przypomina o dodatkowym zasiłku opiekuńczym. Jest to świadczenie specjalne, jak sama nazwa mówi, dodatkowe, związane z tą potrzebą opieki nad dziećmi z tytułu zamknięcia placówek opiekuńczych. Z punktu widzenia ubiegania się o to świadczenie wystarczy złożyć oświadczenie do swojego płatnika składek, czyli do swojego pracodawcy. Dodatkowe świadczenie przysługuje nie tylko pracownikowi, ale także tym, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Jego wysokość to 80% dziennego wynagrodzenia. Podobnie jest w przypadku przymusowej kwarantanny. Za czas nieobecności w pracy z powodu kwarantanny przysługuje najpierw dla pracowników wynagrodzenie ze stosunku pracy do 33 dni, czyli wypłaca to wynagrodzenie pracodawca, a powyżej 33 dnia już rozpoczynamy wypłatę
my jako instytucja ubezpieczeniowa. Do tego potrzebujemy jednak decyzji o skierowaniu pracownika na kwarantannę przez inspektora sanitarnego lub lekarza. Wszystko odbywa się drogą elektroniczną. Z punktu widzenia tych zagrożeń, które stwarza przemieszczanie się, tak, kontaktowanie, no brak takich instrumentów jak właśnie platformy elektroniczne, gdzie rejestrujemy zarówno orzeczenia, jak i też oczywiście skalę wypłat w konsekwencji tych orzeczeń, no naprawdę stwarzałoby gigantyczne zagrożenie dla nas, dla państwa. Z tego też powodu ZUS podjął szereg innych działań ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa. Przesunęliśmy terminy wizyt w zakładzie w celu badania lekarskiego. Oczywiście lekarze, orzecznicy pracują na podstawie dokumentacji, natomiast te terminy badań bezpośrednich, które będą konieczne, odbędą się oczywiście w późniejszym okresie. Również podjęliśmy decyzję formalną, prawną, że turnusy rehabilitacyjne rozpoczynające się po 14 marca również zostaną przesunięte na późniejszy okres. Jeżeli chcemy dowiedzieć się więcej na temat świadczeń z powodu epidemii koronawirusa, należy zadzwonić pod numer 22 290 87 01. Jeżeli chcemy uzyskać informacje o odwołanych badaniach i rehabilitacji, należy zadzwonić pod numer 22 290 87 03. Zaczyna brakować krwi, alarmują pracownicy banków krwi w całej Polsce. W obliczu pandemii koronawirusa wielu ludzi zrezygnowało z oddawania krwi. Szpitale odwołują wiele planowanych operacji, krew jest jednak cały czas potrzebna. Krew jest potrzebna na co dzień dla pacjentów zarówno onkohematologicznych, jak i pacjentów z nagłymi krwawieniami, krwotokami po urazach komunikacyjnych. W bankach krwi kończą się jednak zapasy. W obliczu epidemii wiele osób rezygnuje z oddawania krwi, mówi Jolanta Raś, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. Liczba osób, które zgłaszają się do oddania krwi, zdecydowanie zmalała. Pracownicy banków krwi oraz lekarze apelują, żeby nie rezygnować w tym trudnym okresie z oddawania krwi. Procedura jest bardzo bezpieczna. Wprowadzone zostały też dodatkowe wymagania. Wprowadziliśmy dodatkowe kryteria dotyczące dyskwalifikacji osób, które wróciły z zagranicy, które miały potencjalny kontakt z osobą, która wróciła z zagranicy, które ewentualnie podlegają kwarantannie, które też ewentualnie są zakażone. Banki krwi zachęcają do pomocy szczególnie honorowych dawców krwi, na których zawsze można liczyć. I jeszcze wiadomość z ostatniej chwili. Jak podał szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, jeden z wiceministrów rolnictwa jest zakażony koronawirusem. Całe kierownictwo resortu zostało poddane kwarantannie. Więcej informacji na ten temat w kolejnych serwisach. To były informacje dnia, kolejne wydanie o 10:00 z Panem Bogiem.